Tu Polskie Radio. Łączymy się z salą przebojową. Proszę Państwa, mamy jakieś kłopoty z połączeniem za... Halo, witam Państwa niezwykle serdecznie z wielkiej sali prze... Estiwali piosenek. Informuję przed... oto na estradzie, proszę Państwa, już pierwszy uczestnik otwierający to festiwalowe spotkanie, piosenkarz, który przypomni jeden ze swoich największych przebojów, zatytułowany Byle było tak. Między nami mówiąc, mogłoby być trochę lepiej. Krzysztof Krawczyk. A byle tak i tak, to znaczy bliżej, nie wiadomo jak, gdy sensu brak, to znak, że ktoś w tym chyba też cel swój ma. A bywa też nie raz, nie dwa, że ktoś posłucha tych grat i nie wie nic, a nic bo jak, więc myśli sobie to. Bylbo tak, to cały piosenki wdzięk. Bylbo tak, lecz jak i w tym jest sęk. Bylbo tak, a zresztą tak czy siak, bo jeśli tylko tak, to byle jak. Ta budy buda, ta budy, Drodzy radiosłuchacze, i rozwija się ten festiwalowy maraton w oszałamiającym prostępie. Tam coś się bieli, chyba suknia którejś z pani, proszę Państwa. Słychać jakby łopot skrzydeł, za moment wszystko nam się wyjaśni. Proszę Państwa, tak jest, to co się bieli i ten łopot skrzydeł, to fakt, że do mikrofonu zbliża się wolnym krokiem czarny anioł polskiej piosenki, Ewa Demarczyk. Gdyby twój wypad wspaniale, potem przyszły festiwale, więc nasz Sopot zaliczyłam, w paryskiej Olimpii byłam. W całym świecie jestem znana i przez wszystkich uwielbiana. Tyle lat sukcesy miewam, choć te same pieśni śpiewam. Byłabym uwierzyć skłonna, że wyglądam jak Madonna. Nawet kiedy patrzę w lustro, widzę uśmiechnięte bóstwo. Lecz gdy spojrzę od niechcenia, bo metrykę urodzenia, pryska mi to w młodej Ewie i czy śpiewać dalej nie wiem. Drodzy radio słuchacze, i już informuję, co w dalszym ciągu dzieje się na estradzie w sali przebojowej. Proszę Państwa, no w tej chwili wielka niewiadoma, konsternacja, proszę Państwa, ponieważ nie widać kolejnego wykonawcy. Nie wiadomo, czy będzie. Plotka głosiła, że pszczółka Maja urządliła go w chałupach. Proszę Państwa, w związku z tym czekamy, czy to tylko plotka. Tak, tylko plotka, proszę Państwa, jest. Pojawia się na festiwalowej estradzie Ryszard Rynkowski. Czego może chcieć od życia taki gość jak ja? Do czołówki się zaliczam i co z tego mam? Wypijmy za błędy na górze. Pavarotti świat już podbił, nawet w filmach
gra. A co u nas może zdziałać taki gość jak ja? Wypijmy za błędy na górze. Głosy żedną, czas ucieka, śpiewam co się da. Za to inni gdzieś w Las Vegas koszą wielki szmal. Wypijmy za błędy na górze. Wypijmy za błędy. Idę na górę wypić za błędy. Drodzy Państwo, drodzy radiosłuchacze, chyba mamy krótką przerwę w festiwalowych bojach. Przeto wykorzystam tę przerwę, aby zapoznać się z oceną jurorów, przewodniczącym jurorów, do którego w tej chwili zwracam się z pytaniem. Jest pan Krzysztof Skubiszewski. Panie Krzysztofie, może dwa słowa? No cóż, naczelnym problemem jurorów jest stała obecność na bankietach. No, a jeśli chodzi o sytuację międzynarodową, to wygląda ona dobrze. Powiem więcej, moim zdaniem wygląda ona tak dobrze, że dobrze nam tak. Dziękuję pięknie. Co sądzi o wypowiedzi pana Krzysztofa, pan Zygmunt Kałużyński? Witam państwa niezwykle serdecznie. No co ja sądzę? Ja oczywiście z moim przedmówcą całkowicie się zgadzam, z jednym zastrzeżeniem, że zupełnie nie ma racji. Wow. Tak, proszę Państwa, no i widzimy, że tę krótką przerwę techniczną mamy za sobą. W związku z tym informuję, proszę Państwa, że na estradę wkracza teraz gwiazda pierwszej wielkości. Krótko mówiąc, Czesław Niemen. Śpiewanie męczyć mnie zaczyna. Idzie jesień, nie bardzo miła. Gdzie jest dziś ta dziewczyna, która dla mnie na koncerty przychodziła? Od oklasków, owacji w głowie mi huczało, koroną zdobiono mi czoło. Dziś koncertów niestety tak mało, dziś rozrywka to fortuny koło. Dziwny jest ten kraj. Ało! Proszę Państwa, no i w tej chwili tutaj w wielkiej sali przebojowej wielu zadaje sobie jedno podstawowe pytanie. Słyszę głosy, gdzie podziała się dawna Marylka, proszę Państwa. No cóż, czas biegnie. Dawna Marylka to po prostu dzisiejsza Maryla Rodowicz. A teraz będzie piosenka o mnie dla Was, o mnie dla Was. A! Ja się stroję, moja gitara nie zawsze. O. Gdzie podziała się dawna Marylka? Ta, co miała niewinność motylka, znana wszystkim jak pióro atrament,
że jak premier, minister, parlament zawsze ją obsypują kwiatami, nie tak jak polityków gruszkami. Hej, 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 hej. Dla niej wszystko to, co chce, lecz nie dadzą Nobla jej. Dla niej wszystko